Witam was ponownie w Vampire The Masquerade Bloodlines. Ostatnio pomogliśmy Ashowi uciec przed tymi, no, łowcami. Hunters everywhere. Niby tyli wszędzie byli, a w tym właśnie w Asphol. Asphol to jest... Asp... to jest... żmija? Nie jestem pewien, ale nieważne. Niby wszędzie są byli rozstawieni, a nigdzie ich nie było widać. Dobra. Pójdziemy teraz do Wezuwiusza. Jak to poradził nam ten sklepikarz? Niezbyt rozgarnięty chłopak, ale... no, odpowiedni człowiek na odpowiedniej posadzie, tak? Na odpowiednim stanowisku. Tak, Wezuwiusz to jest klub ze striptizem. Co robisz? Nie możesz tylko chodzić tutaj, wyglądając tak. If you must talk to me, follow me upstairs, and please, try not to attract any more attention. Zupełnie inaczej rozmowa przebiega, jeśli jest z innego klanu. Mówi właśnie wtedy, że... chodź na górę ze mną porozmawiać i to tylko 14 stopni do góry. Tak, i specjalnie liczył nawet jazgo. Tak, to jest 14 stopni. Uła! Nie boli cię to? Dobra, zapiszmy. I don't know how it is in the sewers, but there are hunters all over Hollywood lately. And unlike, say, me, you don't exactly blend in. It must be so difficult for you. How sad. Ja nie narzekam. No ale co ty nie powiesz? Już w ogóle zasłyszałem, że są łowcy w ogóle w mieście. Ale kim ty jesteś? I'm Velvet. Velour. Call me Velvet. It's been months since I've seen anyone new in here. I was starting to take it personally. And who should finally walk in but a real celebrity? I've heard a lot about you. So, wouldn't you like to know about me? Nie wiedziałem, że jestem aż taki znany. Ale o co powinienem zapytać? I'm like a book. All you have to do is run your finger down my spine and crack me open to see what I'm about. Coś mówiłaś wcześniej o łowcach. Hunters. Yes. They've been staking out Hollywood for several weeks. They've been in Ash's club, mine, a few others. I think they're whittling down a list of suspects. I'm a bit nervous. Until recently, I had one right under my nose. Co masz na myśli? For a few weeks, one of them was working here at Vesuvius, keeping an eye on the clientele. I found a weapon in her locker and I fired her. She's still in Hollywood watching my club. And me. Może być trudne do zaakceptowania, ale chyba jest, musisz ją zlikwidować. I've had to adjust a lot to this existence. And I've accepted that I may have to do just that. But I'm a suspect, and if she ends up dead and I'm seen, they'll either kill me or chase me into obscurity, where I'll wither and die. No dobra, to może ja się nią zajmę. Would you? I think it might be a little much to ask. Zabić łowcę? Nie musisz mnie prosić dwa razy. You'd really be willing to do this for me. I won't lie. It's gonna be dangerous. But if you got rid of her, I'd be grateful. Very, very grateful. Co mam robić? She works over at the sin bin now. Her hair's blonde on top. Broken heart tattoo on the small of her back. Dances under the name Chastity. As if that wasn't a dead giveaway. I want you to understand. I don't want any innocents killed on my account. So if there are other dancers or patrons around, you'll have to lure them away from her. Do it as quietly as you can. No witnesses, please. And be careful using disciplines around the hunter. No, niczego nie obiecuję, ale na razie mam kilka pytań. Opowiedz mi coś o sobie. Czy Velvet to twoje prawdziwe imię?
It is now. Aha. Jak stałaś się Kindred? I'm sorry. I'd rather revel in the present than dwell on the past. Dobra, mam inne pytanie. Mhm. Więc jesteś stripteaserką. I'm a dancer. Oczywiście. Mam inne pytanie. Mhm. Dobra, zapomnij. Wynosz się stąd. Czekaj. Velvet? Couldn't stay away. Mam do ciebie kilka pytań. Mhm. Co możesz mi powiedzieć na temat Asha? Co wiesz o Ashu? Ash. Isaac does so love him. We're like step siblings, Ash and I. But I think Ash is reckless. He's never been comfortable with what he's become. And he's getting careless. Dobra. Wyruszam. Na misję. Sorry, tak przeklikałem troszkę, ale chciałem zapytać o Ashu właśnie. Czyli oni są jakby... rodzeństwem, tak? Takie przebrane rodzeństwo, coś w rodzaju? Oni, ponieważ... Zego, ona jest też chyba jakby tworem Isaaca. Mam iść do Sinbin, ale wyjdziemy od tyłu. Tak, tam jest cmentarz. I tak, tak, wykonam tę misję. Ale bez spoilerów, proszę. Tak tylko powiedziałem od razu. Żebyś się nie pytał. Wiem, wiesz, że do ciebie mówię. Dobra, szybko. Tu mamy forsę. Tutaj? Zaraz. Okej. Tutaj, jeśli jak widzicie dobrze, jest dwóch kolesi, których musimy odciągnąć. O, tu zegarek jest. Okej. Inventory. Choć nie, nie. Peep show. Sinner. Grzesznik. Po angielsku. A i jeszcze przypomniało mi się, że jeden błąd zrobiłem w wcześniejszym filmiku, ale to już powinno być naprawione. Napisane być, że for instance, to znaczy na przykład, a nie na stałe. Ale dobra. I z status. Mhm. Dwa są włączone. Wyłączamy. Tym samym odciągając kolesia. Trochę się wkurzył. Czekajcie chwilę. Podgłoszę grę, bo coś mi się wydaje, że jest za cicho. Przynajmniej o tyle. Okej, to jeszcze mogę. Log file. Chastity. Nie, to nieważne. Ale proszę was. Jennifer, Carrie, Private. Nie Sinner? Dirty Dog. Pamiętam to. Dobra. Jeszcze pogadamy. Pójdźmy na górę jeszcze na chwilę, dobra? Pogadamy z jednym typem. Jedno z śmieszniejszych, fajniejszych. Dirty Dog, tak. Z śmieszniejszych postaci w tej grze. No to w ogóle to jest tak, to jest. Pornografia. Sklep z pornografią. Cześć! Hey, Slick. Cześć, kim jesteś? The name's Flynn. I'm the proprietor of this here establishment. Anything you want, you can get at the sin bin. Depraved ain't a four-letter word here. You know what I'm talking about?
Opowiedz mi coś o tym miejscu. The Sinbin? Man, we've got filth of every flavor. Just tell me what makes your bits tingle, Jack. I'll set you right up. Może innym razem. Na razie chciałbym cię o coś zapytać innego. Yeah? What do you want to know? Powiedz coś o tym miejscu. The Sinbin? Co to było? A dobra, to jest coś innego. Opowiedz mi o Hollywood. Hollywood? What do you want to know about it? Wiesz co, nieważne. Do zobaczenia, Flynn. Yeah? Cholera. No, teraz. Nie ma nic ciekawego na razie do powiedzenia. O! Wszyscy sobie poszli? Nie to. O! Jak łatwo, jak z płatka poszło. I patrzcie teraz. Żeby nie było. A tu mówi broń. A, nie ma. Dobra. Ten patrz, zapomniałem, że wszystko znika. Musimy się jej pozbyć. Yeah. Sorry. I don't do your kind. I really need to get out of here. I'm feeling too well. Maybe chastity. Bye. Normalnie trzeba byłoby ją przekupić, żeby poszła. O, zwiała. Zapiszmy przed walką. Tu się może przydać potencja. Obrywałem rany. I wynosimy się stąd. Tak, zmieniłem na strój ten drugi, ponieważ cięższa, jakby mocniejsza zbroja obniża nam zręczność, co powoduje. Co powoduje, że mamy gorsze skradanie się. Dobra, gdzie tak się tutaj skradam trochę. Bo wcześniej... criminal violation, właśnie. Bo zjadłem szczura. Tak, policja nas ściga. Musimy poczekać chwilę. A, i nie będzie tutaj specjalnego wątku w Hollywood, jeśli niektórzy wiedzą, o co chodzi. Później wytłumaczę. Ponieważ jesteśmy na Sferatu i zmienił się wygląd postaci. No wiecie, domyślnie, no bo był wcześniej człowiekiem, wyglądał jak człowiek, a potem się zmienił w takiego, no niby nietoperza człowieka. Pozwólcie, że napiję się wody. A właśnie ten wątek później wam wytłumaczę. No właśnie, bo on nie może właśnie zaistnieć z tego powodu, że zmienił się wygląd na Sferatu. Znaczy na naszej postaci. Ponieważ by to było nielogiczne. I dlatego właśnie lubię... Lubię tę grę bardzo. Została dopracowana, chociaż nie do końca, ale... Nie, po prostu świetna gra. Niż to powiem, powtórzę to, nie wiem, który raz, ale tak. Jest to świetna gra, nawet taka, jaka jest. Cześć chwilę. Co ja mam w ogóle tu sprzedaży? Jakieś książki, coś? Zaraz, wykonałeś misję. Obfuscate. Na maksymalny poziom. I pozbieramy chyba na research. Wow, ja tu czuję przyjem sobie. Intelligence. 8, zbieramy 8 na intelligence. Co jest? Ile tego? Nigdzie nie mogę znaleźć jakichkolwiek. Znalazłem taby do tej muzyczki.
ale są tak dziwne. Jakieś niedokładne mi się wydaje. Nie brzmi jak tego, jak oryginał. No co jest? Kiedy te police given up będzie? Pierdzielę to. Ta, straciłem mi widzialność, teraz to jest Elysium. Nie możemy tu walczyć i używać dyscypliny i tak dalej. Misja po prostu świetnie wykonana. Perfekcyjnie, bardzo łatwo poszło. Przecież miałem problemy. Dobra. Hej! Look who's back. Velvet? Couldn't stay away, could you? Wracając do sprawy łowców. Zabiłem łowcę. No. If we'd never taken the paths we did in life, could we have grown fond of each other? A shame you had to take her life. But you've saved mine, and I won't forget that. Wiesz, że będą następni i będziesz musiała zrobić dokładnie to, co ja. Yes. I'm quite a compelling subject, I'm sure. Hopefully, though, I'll have some lovely young kindred by my side to protect me. Możliwe. Mam do ciebie kilka pytań. Jesteś do roboty w Hollywood? Bingo. Sightsee. Chat. And me, of course. Dobra, muszę iść. Poor, poor David Hatter. Kto? David Hatter's an aspiring screenwriter and hotel manager. He comes in more often than he would admit. Several years now. Poor dear just can't get a break. I overheard him talking about his new screenplay with one of my girls. It was about secret societies and creatures that found themselves dealing with inner beasts and persecution by elder monsters. Sound reminiscent of something to you? Oh, pisze o kindred. Yes, the details of his story were too insightful to be coincidental. I think someone's working with David. A kindred who doesn't realize the consequences of their actions. Do you know what the penalty for revealing ourselves to kind is? Jak zgaduję, śmierć. Death. I'm afraid poor David's big break. The screenplay he's worked so hard on must be destroyed, and his less than silent partner must be executed. I know David too well. I'm very fond of David, and I'm too close to do what needs to be done. Czyli prosisz mnie, żebym zniszczył jego scenariusz. I don't think Hatter knows his collaborator is kindred. You'll have to take David's screenplay, and somehow you'll have to coax the name of his source out of him. Once you found out who, kill the traitor. But do not touch David. Brzmi poważnie. Dobra, ruszam natychmiast. David works at the Lucky Star Motel. He's very passionate about his writing. He loves to talk about his craft. I'm sure he'll talk about his screenplay. It may take some persuasion to get him to give up his collaborator's name, however. Zostaw to mnie. After this is over, I promise you'll have my complete attention. Niedługo wrócę ze scenariuszem Davida. Jak widzicie, tu są bardzo fajne misje. Bardzo nietypowe i ciekawe, interesujące. Ale teraz wyruszamy do Lucky Star Motel. Tam, gdzie mamy też pójść w sprawie mordercy seryjnego. Widzicie ten dym, który się przemieszcza razem z moim ekranem?
O, zniknął. Był na górze po lewej. Dobra. Ale najpierw chodźmy do kafejki internetowej. Nie widzę powodu, czemu mielibyśmy tu nie przyjść. A, i poza tym tu jest książka, która nam pomoże. Tutaj? Cholera. Tutaj jest książka. Tu. Hop! Jest. Noob Camp. Dobra. Nie widziałem tego wcześniej. Że widziałem, ale nie zwróciłem tak szczególnie uwagi. E-mail. Kafka. Oj. Virus alert. Sniff@mail.vampirethemasquerade. Bez tematu. Spotka się ze mną w alejce za Fastback. Fastback to pewnie jakaś księgarnia. Okej. Okay. $5 za godzinę. No bo... Dobra. Nie widziałem tego. Co tu mamy? Śrównania.